mogłoby zauważyć policję pośród nich, choć była bardzo elegancką, zadbaną osobą. Widać było, że jest to osoba kulturalna, oczytana. To się działo. Natomiast to moje spotkanie z nią w tej grupie, to właściwie jej rola w tej grupie była trochę... Wtedy w Odnowie wiele osób miało dar słowa. I w sumie Alicja też już wtedy miała to doświadczenie spotkania się z Panem Jezusem i jak gdyby takiego dyktowania, które wtedy dosyć często miało miejsce w takich grupach. Przy czym, no muszę powiedzieć, że to jak gdyby dyktowanie, czy te słowa, które one zapisywały, od pierwszych chwil zrobiły na mnie ogromne wrażenie, głęboko mnie przeniknęły i na pewno na wiele z tych młodych osób odegrały one istotne znaczenie w ich życiu. To był taki epizod w moim życiu trwający gdzieś 2,5 roku, kiedy była ta wspólnota. I to była osoba charakterystyczna, to znaczy była sporo od nas starsza, bo jednak to była młodzież, studenci z średnich i starszych lat studiów. Ona trochę namatkowała, zawsze była trochę w tle. Nie charakteryzowała się jakimś liderstwem, nie wychodziła gdyby przed peleton, niczego nie ustawiała. Zawsze była osobą taką troszeczkę na drugim planie. I to, co na pewno też dało się zauważyć, że wiedziała, co chce. Jeśli coś mówiła, to było to przemyślane. Nie ulegała jakimś emocjom. Zawsze to była jakaś z tego głębia. To było pouczające. To był taki okres też mojego właściwie nawracania się i poznawania Pana Boga i w tym te słowa mi pomogły. Potem przez wiele lat, w tym okresie poznaliśmy się również, byliśmy na obozie w Świętej Lipce Biblijnym, poznałem tam moją żonę i później oczywiście założyliśmy rodzinę, jak wiele młodych osób przynależących do tej grupy. Niektóre spośród nich poszły do zgromadzeń zakonnych, niektóre gdzieś tam, jak to bywa w życiu, pogubiły się. Natomiast nasze drogi co nieco się rozeszły, ponieważ kolej rzeczy, normalne życie. Na wiele lat nie mieliśmy jakichś specjalnych spotkań z sobą, natomiast nosiłem w sercu bardzo mocno wpisane, wdrukowane jak gdyby te słowa Pana Jezusa, które wtedy miałem okazję, z którymi miałem okazję się zapoznać. I tutaj trzeba powiedzieć, że na pewno nadzwyczajność Alicji, to właściwie ona leży bardziej w głębi jej osobowości, w głębi tego, co się w niej dokonywało. To za chwilę może później zacytuję takie fragmenty słów Pana Jezusa, które najlepiej zobrazują, one są jak tu w gazecie. Miłujcie się w ostatnim numerze. Natomiast tak jak powiedziałem, w takim pierwszym spotkaniu trudno było, nie było to, jeżeli mówimy o osobie jako świętej, z całą pewnością nie ma żadnej wątpliwości, dalsze wydarzenia świadczą o tym, że bez wątpienia była to osoba przeniknięta głęboko obecnością Pana Boga, jej serce, to ta jej jak gdyby ta świętość nie była jakaś spektakularna, to znaczy w sumie trudno tutaj opowiedzieć jakieś zdarzenia, jakieś sytuacje, w których ona by się zamanifestowała, ta świętość. Nie robiła rzeczy nadzwyczajnych, nie zachowywała się w sposób nadzwyczajny, nie było tam żadnych osobliwości. Tak jak nawet ostatnio tutaj miałem takie zetknięcie ze świętością świętego Gerarda, gdzie właśnie można wymienić jak z karabinu przeróżne zdarzenia z jego życia, które na pewno robią wrażenie. W przypadku, tak jak mówię, Alicji właściwie to nie było na zewnątrz. To wszystko tak naprawdę to płonął ogień w jej sercu, ogień miłości, ogień, ona stawała się coraz bardziej żertwą, właściwie osobą, która się ofiarowywała. To tak mówię już jak gdyby z perspektywy pewnej dojrzałości czasu. No i nasze spotkanie, jak gdyby na nowo, nasze drogi się skrzyżowały w momencie, gdy ona zaczęła poważnie zachodzić na zdrowiu, dokładnie byłoby to od dzisiaj licząc prawie 4 lata, bez jednego miesiąca. Wcześniej zadzwoniłem właśnie około listopada. Zatelefonowałem do niej, kiedy się dowiedziałem o tym, że bardzo mocno podupada na zdrowiu.
I wtedy zdałem sobie sprawę, że jeżeli ona choruje i może odejść do Pana, no a wiedziałem o tych słowach, że one mają ogromne znaczenie, więc pomyślałem sobie, że trzeba by zastanowić się nad tym, co dalej będzie, jaki będzie dalszy los. Pamiętałem też z tych słów wcześniejszych, że Pan Jezus zapowiadał, że Jego wolą będzie, aby te słowa rozeszły się na cały świat. Ponadto słowo Pana zawsze ono musi wykonać pewną pracę, musi użyźnić glebę. Więc zdałem sobie sprawę, że to słowo nie może ulec zaprzepaszczeniu. Wobec tego zatarł. Pan mówi o notatkach. O notatkach. Niech Pan jeszcze tylko powie, tak? Zmierzam. Że ile tych notatek jest. Tak, i właśnie zaraz to wyniknie z tego. I mianowicie wiecie, wiedziałem, że pisze, bo tak jak mówię, wiele osób miało ten dar, ale w jej przypadku ten dar trwał długo, to był długotrwały. I zatelefonowałem do niej, no i tak delikatnie zagaiłem, no tam co, jak Ala, wiem, że chorujesz, jak się czujesz. No i oczywiście w jakimś momencie, no miałem konkretny powód tego telefonu. No ale powiedz mi, czy jeszcze piszesz te słowa, bo przecież miałeś tak piękny dar, czy udało Ci się coś zebrać? Ale tak po chwili zastanowienia, no mówi, że się zebrało się tego 600 stron. Pisałam długo, 25 lat ponad pisałam, jest tego ponad 600 stron. No i wtedy poczułem takie poruszenie, aż no, nie mówię o jakichś emocjach, ale poczułem przekonanie głębokie, że w takim razie to jest temat, że trzeba się. Wobec tego ale zapytałem, ale czy miała, czy jakie ma zamiary wobec tego tekstu, wobec tego całego dziennika. No ona mówi, że na początku no, miała jakieś tam zamiary, ale w sumie to nie do końca jest pewna tego wszystkiego. W związku z tym zaproponowałem, ale może bym Ciebie odwiedził. I teraz może nie będę mówił o tych wszystkich argumentach, które się kryły za tą moją pewnością tego, że powinienem ją odwiedzić. Może i to, że moja małżonka jest w pewnym sensie literatką, jest wykwalifikowanym korektorem, redaktorem, ma jakieś tam wykształcenie, jest polonistką, też sama pisała rozmaite rzeczy, napisała jakieś wiersze, więc to już jest jakaś podbudowa do pracy z tekstem. No ja też z racji prowadzenia firmy, jakiejś tam działalności, nasze dzieci występują. Jak moja żona robiła wiersze, to wszystko jest jakiś dorobek, jakieś doświadczenie. I wtedy to wszystko razem biorąc, wtedy dotarło do mnie, że właściwie mamy już jakieś za sobą dokonania w tej materii, może udałoby się zająć tymi słowami, coś z tym zrobić. To były jakieś moje myśli. Na pewno były to myśli wylane, dlatego że nie była to moja jakaś inicjatywa, to było bardziej wypływało z serca, z jakiejś inspiracji. I umówiliśmy się na 20 listopada, była to niedziela, około godziny 10. Tak jak to często mi się zdarza, spóźniłem się co nieco na to spotkanie, ale mnie przyprosił, mówi Grzesiu, mówi, ja tu się spodziewam też i szafarza z sakramentami. No i tak też, czy nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli szafarz przyjdzie? No jak najbardziej, bardzo dobrze. I to całe spotkanie, to ono miało niesamowitą rangę, bo ono było zaaranżowane nie przeze mnie, ani nie przez Alicję, przez samego Pana Boga. Ponieważ te słowa, które Alicja spisywała, to były dialogi Alicji z Panem Jezusem, a właściwie to Pan Jezus mówił do Alicji. To były bardzo często dotykały jakichś intymnych, no, przede wszystkim o miłości, a więc to było intymne, ale też o ludzkości, o świecie, o grzechu, o zbawieniu świata, o tym wszystkim dramacie, który się dokonuje. Więc no zresztą, tak jak powiedziałem, 600 stron, jest to ogromny materiał. Jest to treść, której nie sposób zgłębić do poduszki w krótkim czasie. To jest materiał po przeczytaniu jednego zdania. Właśnie niedawno, parę dni temu miałem klientkę i tak wzięła do ręki i mówi, proszę Pana, to są złote myśli. I znowu tak sobie otworzyła, to są złote myśli. I bardziej po jednym zdaniu otwierała i coraz bardziej była podekscytowana, mówi, jeszcze czegoś tak mądrego nie spotkałem. Mówię, przecież no to są złote, bo mądrość wypływa z tego, że to sam Bóg podyktował te słowa. No i wrócę do tego spotkania, może tu nie chodzi, dlaczego nadaje rangę temu spotkaniu, ponieważ to spotkanie, ranga tego spotkania nadaje rangę temu słowu, że to jest żywe słowo żywego Boga.
którego pragnieniem było, aby to słowo poszło do ludzi. I to spotkanie, to przekazanie jak gdyby tego słowa dokonało się w obecności Jezusa Eucharystycznego. Jezusa zawartego w tym kawałku chleba. I wtedy właśnie odbyła się adoracja, szafarz przyszedł, Pan Jezus był pośród nas, to On był w centrum. To On był Panem tej sytuacji, był szafarz, była Alicja. No i później dalsze zdarzenia wskazywały na to, że to nie była nasza inicjatywa. I wtedy Ala już nie miała żadnych wątpliwości, że chce przekazać te słowa mnie i też tak uczyniła. Jakoś przyszło natchnienie, aby sporządzić dokument wskazujący na to, że ona jest świadoma, że to jest jej wolna wola, że to też jest pragnienie, że ona chce zrealizować ten zamysł. I kiedy wziąłem te słowa, to zdałem sobie sprawę z odpowiedzialności, ogromnej odpowiedzialności, bo to był jedyny egzemplarz, jaki się zachował, jaki praktycznie istniał w całości. To był egzemplarz, który własnoręcznie Alicja te słowa przepisywała przez tych ponad ćwierć wieku na maszynie i później skrupulatnie, skrzętnie poskładała, poszywała. To było w postaci takich zeszytów do prac dyplomowych. I właściwie to była jedna wielka, od tego momentu właściwie nasze drogi już się, właściwie mógłbym powiedzieć, połączyły. Za jakiś czas Alicja już trafiła do hospicjum. I kiedy wiedziałem, że jest w tym hospicjum, też ją odwiedzałem. Na początku właśnie trwałem przy niej. Tam też wiele było takich sytuacji, w których no, trudno było mieć wątpliwości, że jest to osoba niezwykła. Sposób jej łagodność, cierpliwość, w znoszeniu tego jednak trudnego czasu zadziwiały mnie. I wyczuwało się w tym jakiś majestat chwili, jakąś podniosłość tego całego przebywania z nią. Ona właściwie wtedy nie za wiele miała. Ja wtedy zdawałem sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, jaką wziąłem na siebie przed Alicją, przede wszystkim przed Panem Bogiem, nie? Ale przed Alicją i przed tymi, którzy być może kiedyś będą czytać te słowa. I chciałem zadawać Alicji jeszcze pytania, jak, co. Ona unikała już, ona już była właściwie, już sprawa dla niej była zamknięta. Te nie słowa. Pan powie tylko, czy Pan się nie zdziwił, kiedy ksiądz zadzwonił? To zaraz powiem, jak to się stało. Bo tak, był taki moment i któregoś wieczoru siedziałem jakieś tam, jak to zwykle bywa, się prowadzi działalność, że końca pracy nie ma, więc robiłem dokumenty, tam do księdza coś tam przygotowywałem, nagle telefon. Przed 22:00 trochę byłem zdziwiony, że nawet miałem ochoty nie odebrać, bo mówię, no jaki zwariowany klient, bo i tak bywa. No dobrze, odebrałem. No i właśnie kiedy ojciec Jan Paweł wspomniał, no to powołał się na to, że Alicja życzyła sobie, czy prosiła, powiedziała mu o tych słowach, czy istnieje taka możliwość. No i oczywiście, jak najbardziej. I wtedy właściwie od tego momentu zapoczątkowała się nasza znajomość wspólna. Przyjaźń, czy no i właściwie kierownictwo duchowym, bo właściwie ksiądz Maciej Bagdziński, ale wcześniej ojciec Jan Paweł, stał się, właściwie Alicja nas połączyła. I chcę powiedzieć, że właściwie Alicja w cudzysłowie, bo to Pan Jezus dokonuje tych wszystkich rzeczy, czy Pan Bóg. Natomiast posługuje się, Alicja staje się tym wszystkim pretekstem i ona była pretekstem do tego, że my się zetknęliśmy i tak od 4 lat nasze losy się połączyły właśnie w związku z tą pracą nad słowami. I wtedy się też w tym hospicjum spotkaliśmy i właściwie to zostało przypieczętowane. I wtedy przyniosłem tu na plebanie te słowa w oryginałach, chyba czy w oryginałach, czy w ksero. Natomiast ważne jest to, że Alicja już w ogóle tego tematu słowa nie podejmowała w okresie pobytu w hospicjum, wygasała coraz bardziej, już ten kontakt werbalny, taki widać było, stracił na znaczeniu, natomiast i tak była jakaś głębsza relacja, ona się coraz bardziej ugruntowywała. I wtedy któregoś razu wziąłem moją małżonkę z sobą, nie bardzo miała odwagę wchodzić do tego hospicjum, ale weszła.
I wtedy dokonało się też jakieś takie porozumienie, to znaczy ona w duchu jak gdyby też zaprosiła Iwonę do tego, by podjęła, też miała pieczę nad tym tekstem. I tak też się stało i w sumie można tak to ująć, że moja rola to było trochę kustosz, trochę organizator tych wszystkich działań, ale tutaj bez kapłana. Sam Pan Bóg zatroszczył się o to, żeby był kapłan, bo nie wyobrażałem sobie podejmować jakichkolwiek działań na własną rękę, a przede wszystkim bez opieki kapłana, bo to, co się w kościele dzieje, powinno być. A natomiast rola Iwony była troska o słowo, ona robiła to, że właściwie z tego maszynopisu przetworzyła na język Worda, zrobiła redakcyjne opracowanie, całą korektę tego tekstu, bo on był obarczony pewnymi obciążeniami. Ja jeszcze tylko wspomnę o takim spotkaniu właśnie tuż po odejściu Alicji, bo ona odeszła 5 stycznia do Pana, już 24 byłem. To mnie zdumiało, zatelefonowałem do góry, w kilku słowach scharakteryzowałem postać Alicji i temat, z jakim chciałbym złożyć wizytę w kurii księdzu arcybiskupowi. No była to jakaś chyba święta bezczelność, trochę tupetu. Sam później nie mogłem się nadziwić sobie, jak to było możliwe, że mi coś tak brawurowego przyszło do głowy. Ale gdyby coś mi pchnęło. Byłem bardzo zdumiony, kiedy tak bardzo szybko otrzymałem pozytywną odpowiedź, że zostanę przyjęty na spotkaniu z księdzem arcybiskupem, wyznaczonym terminem. Po jakimś długim czasie, później to wiedziałem, ksiądz sekretarz, przy którymś z kolejnych spotkań wspomniał, że no, takich telefonów z różnymi objawieniami to oni mają kilka w tygodniu. Więc tym bardziej to zdziwiło mnie, że tak szybko. I to pierwsze spotkanie z księdzem arcybiskupem, no oczywiście wspólnie tu z jeszcze wtedy z ojcem Janem Pawłem, a teraz księdzem Maciejem Marcińskim, przemawialiśmy, rozeznawaliśmy, jak powinno przebiec, zdając sobie sprawę z tego, że to jest sprawa Boża, że tu nie możemy sobie pozwolić na jakieś pochopne, zwykłe takie działania, które nie byłyby zgodne z wolą Bożą. I na tym spotkaniu ksiądz arcybiskup no, zadziwił mnie i od tego czasu muszę powiedzieć, że no też pewne uległy przewartościowaniu, pewne myślenia. Natomiast kiedy wziął do ręki te słowa, ja też o innych rzeczach opowiadałem, ale w pewnym momencie tak spojrzał na mnie i mówi: dobrze, że Pan z tym do mnie przyszedł, to jest pełna. Potem powiedział, że podejmie działania, sprawdzimy, powołam komisję, powołam osoby kompetentne do pracy nad tym tekstem i spodziewam się, że nie będzie to sprawa dotycząca jedynie samego tego tekstu. Na pewno będzie dotyczyło to też osoby wobec tego, więc proszę Pana, abyście, jeżeli to możliwe, zebrali jakiś materiał fotograficzny, pamiątki, takie rzeczy. No i później odbyły się kolejne spotkania. Tu chcę powiedzieć, że tą osobą kolejną w tym procesie pracy to był ksiądz profesor Weyman. On wziął to do ręki i użyłem takiego fortelu, ponieważ to było w 3 zeszytach i pomyślałem tak, jeśli przekażę jemu to, te 3 całe zeszyty, to może nie mieć czasu i tak to będzie leżało i czekało. No to więc zaproponowałem tego księdza profesora, to ja księdzu przyniosę jeden zeszyt, jak się przeczytał, czyli miesiąc wystarczy, tak wystarczy, no to przyniosę 30, przyjadę, przywiozę kolejne odbiory i tak w 3 miesiące ksiądz profesor do końca czerwca zapoznał się, wydał opinię. Na podstawie tej opinii ksiądz arcybiskup miał podstawę do tego, bo ksiądz profesor powiedział, nie ma tam nic takiego, co byłoby niezgodne z nauczaniem i z tradycją. Na tej podstawie ksiądz arcybiskup powołał komisję, w skład której weszło ileś tam kilku księży, ileś osób świeckich. Nasza rola polegała na tym, żeby gromadzić ten materiał fotograficzny, a jednocześnie no ja tutaj podejmowałem te działania w związku z kurią, aranżowałem spotkania, żeby te sprawy przebiegały. No i wiosną tego roku, no i na jakimś etapie, 1,5 roku temu spotkaliśmy się z księdzem Torjanowskim w Poczerninie i tutaj trzeba... I to był taki już głęboki kryzys mój co do tej sprawy. Już się trochę wypaliłem, trochę zacząłem tak widzieć, że czegoś brakuje. I nagle pojawił się ksiądz Torjanowski,
a potem już poszło. Poszło dlatego, że ksiądz Pojanowski Chrystusowy jest związany z wydawnictwem Miłujcie Się, piszący tam też. Kiedy on wziął do ręki te teksty, to już po prostu, nie będę opowiadał, niech on może będzie sposobny, żeby kiedyś sam opowiedział, co przeżył, jak zareagował. Oczywiście pochwalił się tym z księdzem Piotrowskim, księdzem Retalią, Mieczysławem Piotrowskim, redaktorem wydawnictwa Miłujcie Się i wydawnictwa Agape. No i wtedy oni coraz bardziej zapalili się do tego, żeby ten tekst wydać. No ale jeszcze ten tekst nie miał imprimatur. Potrzebny był udział w tym całym procesie jeszcze rodziny, więc trzeba było zaaranżować pewne dokumenty, przygotować pewne określone spotkania. Nie było to łatwe, ale wydaje mi się, że w 4 lata od momentu, kiedy Alicja przekazała światu słowa, to i tak dzisiaj jesteśmy właściwie w przededniu niemalże tego zdarzenia, którym będzie już udostępnienie, wydrukowanie i upowszechnienie tego tekstu. Ponieważ on za zgodą arcybiskupa trafiał do ludzi w tej formie kserodbitek z oryginału. Tu ksiądz arcybiskup zażyczył sobie, aby nie upowszechniać tego tekstu w internecie, czy w jakichś takich formach, gdzie ktoś mógłby dokonać ingerencji czy manipulacji. Natomiast wtedy, gdy nada imprimatur dla tekstu oryginalnego, takiego niepodważalnego, wtedy wiadomo, podejmie się wszystkie inne działania. I to zaowocowało tym, że właściwie można powiedzieć, że ten tekst nie zaistniał w przestrzeni w żaden inny sposób, jak tylko to, że ksiądz tutaj Maciej Bagdziński udostępniał tylko fragmentami, więc co należy podkreślić, że we wszystkich tych pracach, które były przeprowadzone, przynajmniej ja na początku znam jako klucz do sukcesu posłuszeństwo, jedność z Kościołem. Ksiądz arcybiskup jasno postawił pewne określone ramy postępowania, zasady postępowania. Tego się trzeba było trzymać. I po tych 4 latach możemy powiedzieć, że na pewno ten czas był bardzo szybki jak na tego typu działania, ponieważ no, wypełniliśmy te zasady. Nie było tu jakichś uchybień, nie było tu na pewno jakichś naszych rozpędów czy tak. I jeśli mogę tak, to chciałbym jeszcze, może zacytuję 2 fragmenty z tego właśnie czasopisma Miłujcie Się. Pokażę pierwszą stronę, żeby może, ponieważ jest to też jakiś proces też może promocji tego tekstu, może warto by wspomnieć, jeśli ktoś będzie miał okazję, żeby sięgnął po ten numer, ponieważ tu są umieszczone no, krótkie rysy biograficzne, jednocześnie kilka cytatów z tych tekstów. I ja pozwolę sobie przeczytać słowa Pana Jezusa, które skierował do Alicji, a które chyba najlepiej charakteryzują jej relację z Panem Jezusem i jak gdyby to, co było istotą tej relacji. Wszystko jest owocem modlitwy. Jaka modlitwa, takie życie. Stan Twojej duszy i ciała oraz Twoje czyny. I drugi, ile modlitwy, tyle miłości, mądrości i pokoju w Twoim sercu. Ile przyjąłeś ode mnie podczas modlitwy, tyle możesz dać tego, co warto dawać drugiemu człowiekowi. Może nie przeczytałem tego na jedno. Dobrze, jak Pan teraz potrzyma z przybytki porowy z tego tekstu, nie? Nie, środek.